będę pytał, czy jest pan zadowolony, spytam po prostu, jak ogólnie ocenia pan ten mecz. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra. Naprawdę rządziliśmy i dzieliliśmy na boisko i żałuję, że nie strzeliśmy bramki na 3-0. A druga połowa no, dla floty bardziej. Mądrzej zagrali. Wykorzystali nasze młodzieńcze nastawienie na to, że chcemy strzelić kolejną bramkę i tak naprawdę daliśmy się skontrować. Ale generalnie zdobywamy doświadczenie u nas w zespole, bramkarz 2003, stoper 2003 i tak dalej, młodzi chłopcy. Więc troszkę przy tym wyniku 2-2, gdy trzeba było poszanować piłkę i zagrać bardziej dojrzale, to tego nam zabrakło i chcieliśmy bardzo szybko jednym podaniem zdobyć gola. Tak, poza tym młodzieńczymi, że tak powiem, niedoskonałościami, to co zdecydowało o tym, że właśnie ta druga połowa wypadła słabiej w naszym wykonaniu? Musimy to przeanalizować na pewno, czyli obejrzeć mecz na wideo. Uważam, że zagraliśmy troszkę za bardzo egoistycznie w kontekście każdy zawodnik, który dostawał piłkę, chciał ją prowadzić, dotknąć kilka razy i przez to nie było tak dobrego tempa jak w pierwszej połówce, gdzie tą piłką dzieliliśmy się zdecydowanie szybciej. Flota też trudne warunki w drugiej połowie postawiła, ale uważam, że to bardziej gdzieś wynikało z tego, że to my prowokowaliśmy sytuację dla floty niż z tego, żeby flota nas gdzieś tutaj przygniotła czy zdobyła przewagę jakąś dużą. Na co pana zdaniem stawki? Na pewno na to, że u siebie będą w każdym meczu bardzo groźni. Ze względu na doświadczenie, które posiadają poszczególni zawodnicy. Mam na myśli czy to Stasiaka, czy Staniszewskiego, czy Iskrę, czy Prawuckiego. To są chłopacy ograni. Mariusz Bydliński w środku to też bardzo solidna postać, więc Daniel Kusztan zagrał dzisiaj świetnie i generalnie widać, że daje zespołowi bardzo dużo jakości. Uważam, że flotę u siebie będzie stać na to, żeby sporo meczów tutaj wygrać i dużo punktów zdobyć. Zobaczymy jak na wyjeździe. Jeszcze flota nie grała na wyjeździe, pewnie będzie dużo.